Jakie są fazy toksycznego związku i jakie taktyki stosuje mniej lub bardziej świadomie oprawca, toksyczny partner, który stara się owinąć wokół palca swoją ofiarę, no a potem drenować ją jak pole naftowe lub zużywać niczym baterię. Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Rafał Olszak, psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Temat jest delikatny, postaram się jednak opowiedzieć o nim wystarczająco konkretnie i bezpośrednio, aby nie było żadnych niedomówień, no ale może niekiedy będę mówił zbyt stanowczo i wywołać on mógłby pewien dyskomfort. Więc jeżeli ktoś wolałby temu zapobiec, to lepiej byłoby, aby no, zdarował sobie tę audycję, bo może ona wywołać przykry stan emocjonalny. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że właśnie toksyczny związek wyróżniają rozmaite fazy. Jest ich sześć. Chciałbym jednak, abyście Państwo odnotowali, że to są fazy, czyli nie należy tego traktować dosłownie jako etapy, chociaż mają tendencję co po niektóre do tego, aby ujawniać się raczej na początku znajomości bądź ujawniać się raczej pod jej koniec. No, ale pamiętajmy, że te fazy mogą się mieszać, tak płynnie przechodzić jedna w drugą. Któraś faza może się ciągnąć, podczas gdy inna właśnie już się zakrada, szykuje. No i właściwie też zaczyna trwać, także miejmy to na względzie. No a poza tym, proszę pamiętać też o tym, że to jest tylko taka matryca ponieważ ja jako psycholog ze względu na praktykę kliniczną no miałem okazję i sposobność widzieć ludzi właśnie w różnych momentach ich toksycznych związków, więc byłem w stanie no, wyróżnić tutaj cały ten proces, jak to wygląda, jak to jest na, na, na różnych etapach, w różnych momentach, czym to się przejawia. No, ale niekoniecznie każdy związek musi dokładnie tak wyglądać i przystawać do tego prototypu. Nie każda relacja musi też składać się ze wszystkich tych faz, które tutaj opiszę. No, bo wiadomo, że życie jest bardzo skomplikowane, ludzie są niezwykle zróżnicowani, więc nie wszyscy muszą pasować do tego uniwersalnego schematu, rzecz jasna. No dobrze, to teraz chyba już pora, byśmy przeszli do konkretów. Pierwsza faza to jest gra pozorów. No, i na tym etapie osoba, która ma złe intencje, ma złą wolę, już wyczuła, że ktoś jest podatny na jej względy. Jeśli chodzi o czynniki podatności, to sobie pomówimy o nich pokrótce i o nich opowiem na końcu. Natomiast jeśli chodzi o grę pozorów, no to zaczyna się taka sytuacja, w której ktoś bombarduje partnerkę czy partnera miłością panie bombardują seksualnością swoich partnerów, mężczyźni raczej swoje partnerki bombardują jakimiś takimi romantycznymi gestami, okazywaniem wylewnym uczuć, no wszystko to ma na celu sprawienie, żeby ten, ten, ten moment był jak takie trzęsienie ziemi, bo wiele osób tak po cichu pragnie tego, aby no trafiła w nich strzała Amora i żeby to było coś jak grom z jasnego nieba, żeby jakoś żywo nimi wstrząsnęło, no i właśnie w trakcie gry pozorów Coś takiego może się dokonać. Także osoba toksyczna gra bardzo porządliwą albo nieprawdopodobnie zafascynowaną, czy wręcz jakoś tak bezgranicznie zakochaną w partnerze czy partnerce. Przy czym należy zauważyć, że to jest bardzo wczesny początek znajomości zwykle. Więc właściwie nie ma podstaw ku temu, aby to uczucie było aż tak bardzo silne. Racjonalnie rzecz biorąc, wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, no ale skoro ktoś może gdzieś po cichu marzył o takim właśnie no, trafieniu przez strzałę moran, to może kupić to, że faktycznie te uczucia są całkowicie prawdziwe, tak mocne. No i na tym etapie, właśnie w tej fazie, raczej należałoby powiedzieć, wywoływanie. Silnych emocji ma miejsce, więc no naprawdę dostarcza się bardzo mocnych bodźców, obsypuje się kogoś prezentami, kwiatami, przynosi się róże, albo, no właśnie, aranżuje się różne atrakcyjne sytuacje. No i to naprawdę ma niezwykle intensywny charakter. Bardzo dużo tego wszystkiego jest, że ta osoba, która jest ofiarą, no, jest po prostu tym przytłoczona, no i właściwie trudno jej dokonać innego wyboru, aniżeli no dalsze angażowanie się w tę znajomość. No a pod wpływem tych wszystkich pozytywnych emocji, którymi ten człowiek jest można powiedzieć bombardowany, no traci trochę czujność, no bo to wszystko właściwie usypia usup, usup, tak jakby jego ostrożność, no i ta osoba opuszcza gardę, przestaje też dbać o swoje granice, ponieważ no, zaczyna mieć takie przeświadczenie czy wiarę, że ta druga strona nie jest zagrażająca, że, że można jej bezgranicznie zaufać. Ta osoba też, ofiara, ma też takie wówczas tendencje do tego, aby myśleć życzeniowo, że to wszystko jest właśnie tym, o czym ta osoba zawsze marzyła. No więc, jeżeli nawet zdarzają się jakieś sygnały ostrzegawcze inne niż te błyskawiczne, gwałtowne tempo rozwoju tych wszystkich wydarzeń, no to raczej niechętnie ofiara to zauważa, bo to jakoś nie rezonuje. No, z, z tymi pozytywnymi emocjami, których człowiek doświadcza, a jak już Państwu kiedyś opowiadałem, no jest taka teoria mówiąca o motywowanym poznaniu. Człowiek widzi to, co chce zobaczyć, jest skłonny dostrzegać te rzeczy, na które jest uwrażliwiony no, i które korespondują z jego stanem emocjonalnym, z jego odczuciami wobec podmiotu, wobec tej osoby, no, która tą grę pozorów w tym wypadku realizuje. Następny, drugi etap. Można by określić jako zagnieżdżanie się albo osaczanie kogoś. No, i na tym etapie można powiedzieć, że ktoś się zagnieżdża w sensie dość dosłownym, czyli no, chociaż minęło raptem parę tygodni czy miesięcy, to osoba skłonna jest już proponować wspólne mieszkanie, chętnie jakoś zaczyna mieszkać ze swoim partnerem czy partnerką. Także tak, ten dystans fizyczny jest mocno skracany. No, dzieje się to naprawdę w tempie błyskawicznym szybciej niż z reguły ma to miejsce. Poza tym zagnieżdżanie może też polegać na tym, że ktoś jakby tak przedstawia ofierze wizję, której to wizji oprawca jest bardzo istotnym elementem. Jest tam może nawet pierwsza planową postacią, roztacza różne piękne scenariusze, wybiega daleko w przyszłość, opisuje co to będzie, jak to wszystko się ułoży, jak to pięknie będzie, jak ułożymy jak. Wystroimy mieszkanie, i jak będziemy żyli w takim ładnym domku z ogródkiem i z dwójką czy grupką dzieci. No więc następuje rozbudzanie czyjeś wyobraźni. Ono jest mocno ukierunkowane na to, o czym ta osoba gdzieś może już między słowami albo wprost powiedziała, że, że, że marzy, czy że jej się jakoś tak chciałoby jakby pewien scenariusz realizować. No więc oprawca podsuwa te pomysły, no i skłonny jest właśnie roztaczać takie koncepcje. No właśnie po to, aby tak się zagnieździć w tym wypadku bardziej metaforycznie w umyśle danej osoby, no bo te wszystkie scenariusze są po prostu przyjemne, no a skoro one wszystkie kręcą się wokół obecności tego człowieka, to w tym sensie ta osoba jakby zapuszcza korzenie w cudzej świadomości. A, no, jeśli chodzi o to osaczanie, no to czasem ono ma postać takiego naprawdę bardzo szybkiego zaręczania się no naprawdę niekiedy to jest raptem po paru miesiącach, kiedy toksyczny partner proponuje już, żeby się zaręczyć już jak najszybciej chce, no bo ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, że pewne procesy następują gwałtownie, albo nawet nie do końca sobie zdaje z tego sprawę, bo ma pewien rodzaj zaburzenia osobowości, więc jakby nie rozumie. Że to może być za szybko. W każdym razie no, jest skłonna to robić, aby jak najprędzej owinąć sobie ofiarę wokół palca, no i jakoś tak przyczepić ją do siebie, a tym samym przyczepić się do niej. Um, no, i jeśli chodzi o te zagnieżdżanie i osadzanie, to pewnie można by jeszcze wspomnieć o tym, że w tej fazie często ma miejsce kreowanie rozmaitych, takich wspólnych rytuałów, takich jakby wytwarzanie, wyrabianie pewnych nawyków. No bo jeżeli coś jest powtarzalne, to, 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 to robi się takie trochę swojskie, ma taki przyjemny charakter, taki w sensie symbolicznym, no jakby właśnie sygnalizuje pewną bliskość, coś wspólnego tak ludzie robią. Te, te rytuały to mogą być codzienne telefony o określonej porze, albo bywanie gdzieś w jakiejś knajpce, tak żeby te rytuały po prostu sprawiły, że ta osoba, która jest urabiana w tym wypadku, no, czuła, że, że właściwie no, ten, ten drugi człowiek staje się w sensie pozytywnym elementem jakby rutyny tego człowieka no i tym bardziej właśnie no, staje się nieodłącznym elementem pewnych sytuacji, pewnego bywania w określonych miejscach i tak dalej i tym podobne no więc tym bardziej jakby no, następuje takie zespolenie, scalenie z tym człowiekiem który ma złe intencje Trzecia faza, no to już zaczynają się tutaj pewne kłopoty. One mogą też wystąpić wcześniej, jak mówiłem, bo to są fazy pewne, tak? Które mogą się jakoś rozciągać, płynnie przechodzić jedna w drugą. Ale no właśnie ta trzecia faza to jest wymaganie dowodów miłości. No, i tutaj się już zaczynają takie historie, jak to, że toksyczny partner zaczyna stawiać coraz to większe oczekiwania, w, w, mówi o swoich wymaganiach, czy wręcz zdaje się być nieco roszczeniowy czasem. Na tym etapie zwykle już na tyle podporządkował sobie ofiarę, że na pierwszym miejscu są jego potrzeby, jego oczekiwania, a nie potrzeby tej drugiej strony. Zwłaszcza, że no, osoby, które wchodzą w tego rodzaju relacje, najchętniej wiążą się z kimś, kto potencjalnie da sobie wejść na głowę, kto nie będzie respektował własnych praw. Nie będzie się dostatecznie troszczył o własne granice, które już wcześniej na jednym z pierwszych, wcześniejszych faz, etapów, tak były po prostu często już jakoś tak sforsowane. No więc, no, jeżeli ktoś tak ma, no to tym bardziej właśnie na tym, na, w tym momencie, na tej fazie, w tej fazie m, dochodzi do, do tego, że, że właśnie toksyczny partner no, zaczyna nie tylko brać palec, jak mu się go daje, tylko chciałby od razu całą rękę, no i rzeczywiście może. Jakby tu nie, nie znać umiaru i chcieć coraz więcej, oczekiwać coraz większych różnych rzeczy, nie, zaczyna sam przydzielać pewne obowiązki, czy delegować określone zadania. No i tutaj nie ma jakiejś równowagi, nie ma symetrii strasznie dużo tego wszystkiego przekładane jest na ofiarę, podczas gdy, gdy sprawca raczej najchętniej zajmowałby się innymi, bardziej przyjemnymi sprawami. A także no jest to sytuacja nie do pozazdroszczenia dla ofiary takiego, by, takiego oprawcy. No i w tej fazie, właściwie już w pewnym momencie, to dochodzi do tego, że toksyczny partner zaczyna bywać właśnie naburmuszony, jakoś niepocieszony, niezadowolony, zaczyna tak trochę fuczeć na swoją partnerkę, czy na partnera, więc żeby ten stan jego emocjonalny odmienić, to właściwie trzeba się wkupywać w jego łaski. Czasem dosłownie wkupywać, zwłaszcza jeżeli to jest kobieta tą toksyczną partnerką, no to panowie właśnie muszą podejmować pewien trud, jakieś inwestycje, coś kupować, obsypywać prezentami, gdzieś zabierać, Organizować atrakcyjny czas, to jest no, nie bez znaczenia dla budżetu, zabierać na wycieczki, i tak dalej, i tak dalej. Ta granica jest przesuwana więc to, to jest trochę tak, jak z gotowaniem żaby. Tak? No, żaba tam sobie siedzi i ona nie wyskoczy z garnka, bo ta woda zagotowuje się powoli, więc zanim ona się skapnie, że jest już no, słabo. No to jest już dla niej za późno. No i tak właśnie toksyczny partner może postępować, tak stopniowo tutaj przeciągać strunę, przeciągać linę, przesuwać pewne, forsować pewne granice albo rozciągać szerokość tych granic, żeby dana osoba miała poczucie, że właściwie one jeszcze nie zostały przekroczone, no ale już się na niej jest, ale co z tego, jeżeli ona została tak elastycznie rozciągnięta jak jakaś guma. No, więc ten etap to jest etap dosyć przykry. No i no etap, chciałem powiedzieć, ta faza to jest coś takiego przykrego rzeczywiście. No ale a i tu trochę niektórzy zaczynają dostrzegać, że coś się dzieje niefajnego. No, zatem no, trzeba coś z tym fantem zrobić, i tym oto sposobem przechodzimy do fazy czwartej. Faza czwarta to mieszanie w głowie. No, i w tym wypadku ten toksyczny partner może zaczynać grać ofiarę, ukazywać siebie jako kogoś poszkodowanego, no po to, aby wywoływać emocje, ale w tym wypadku nie te pozytywne, choć może też wrócić do pierwszej fazy, jakby i znowu bombardować miłością, bogać o wybaczenie, oj 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 i tak dalej, ale podczas fazy mieszania w głowie raczej są wywoływane emocje negatywne, takie jak poczucie winy, zawstydzenie kogoś, czy poczucie bezwartościowości, żeby ten człowiek no, czuł się jak ktoś gorszy, kto może nie ma racji, kto powinien no, słuchać tej drugiej strony, no, bo ona wiele lepiej, zdać się na nią, pozwolić jej podejmować za siebie decyzje, czyli, no, żeby tak, można powiedzieć metaforycznie, żeby zgodził się na to, że usiądzie sobie na tylnym siedzeniu związku, no i nie będzie się wtrącał w to, jak ten związek jest prowadzony do kontynuacji, Zmierza, te negatywne emocje to mogą być również czasem złość. Zwłaszcza panie, niekiedy wykorzystują to, wzbudzając w swoich partnerach, w swoich mężczyznach złość przeciwko czemuś, przeciwko jakiejś niesprawiedliwości, przeciwko temu, że, że ktoś ma lepiej, to mogą też wzbudzać zawiść, mogą wywoływać zazdrość, no po to, żeby ten mężczyzna był bardziej skłonny jak na taka, jak taka maskotka na takich sznureczkach, tak wykonywać polecenia toksycznej partnerki. No, panowie też potrafią wpędzać w poczucie winy, Zwłaszcza jeżeli wyczują, że ktoś jest na to podatny, no to mogą to robić bez reszty. W trakcie mieszania w głowie, w tej fazy. No, dochodzi też do swoistego maskowania problemów, czy też właściwie no, takiego udawania, że to, że to, co się dzieje w tej relacji, chociaż to już zaczyna ewidentnie przypominać pewien rodzaj przemocy psychicznej, jakąś agresję pośrednią, czasem się zdarza też agresja bezpośrednia, no więc zdarzają się tam niefajne historie, natomiast one są skrzętnie maskowane. Mówi się komuś, że właściwie no, żaden związek nie jest usłany różami, że to tak już jest, to musi tak wyglądać. Wyglądać. No, i jeżeli niektóre osoby nie mają za bardzo rozeznania, jak, jak wygląda zdrowa, niedysfunkcyjna relacja, to mogą kupować te, te, te stwierdzenia no i przy, przyjmować na wiarę poniekąd, że no tak, no rzeczywiście, no przecież no faktycznie może tak być, trochę niewesoło momentami, no ale ostatecznie mamy siebie, trzymamy się razem. No, lepsze to na przykład niż samotność. No, właśnie na tym etapie, też na tym etapie, w tej fazie, to może być tak, tak, że oprawca będzie jakoś tak insynuował, że ofiara sobie bez niego nie poradzi, że co ty byś bez mnie zrobiła. Ojej, jaka ty biedna jesteś, albo jaki ty jesteś nieporadny, ja się tu muszę tą zaopiekować, tak trochę być twoją mamusią, albo tak, tak się tą, tą zająć, jakbym był twoim jakimś tatką. No i. Robi tak, trochę infantylizuje się swojego partnera, tak właśnie jakby wzbudza się w nim to, to poczucie kruchości, wyciąga się jej na światło dzienne, żeby ta osoba widziała, że tak faktycznie może nie radzi sobie najlepiej i że trzeba ją instruować i ją pomagać. I to często ma taki przekaz, taki zakamuflowany jest, ojej, jak ty tutaj, jakbym ci nie pomógł, to ojej, to jak ty byś sobie poradziła, no więc tak to wygląda. No i jeśli chodzi o taką koronną metodę, która występuje podczas mieszania w głowie, no to jest coś takiego, co się nazywa gaslighting. Gaslighting to jest coś takiego jak robienie z kogoś wariata, jak odwracanie kota ogonem no i to się, to, to określenie wzięło się od pewnej sztuki teatralnej, w której bohaterem była para, tak, no i bohaterami była para, no i, i mężczyzna można powiedzieć, że tak przygasał światło, tak, stąd się wzięło to określenie gaslighting, przygasał światło, ponieważ on podrzucał jakieś różne przedmioty, no i kobieta tak się dziwiła, skąd one się biorą, co to jest, on jakby tak metaforycznie przygasał światło, żeby ona ich nie zauważyła, a gdy to, to robiła, to on mówił, że co, że co ty wymyślasz? Co to za bzdury. No i gaslighting w sensie psychicznym też tak się odbywa, właśnie, że jakby, gdy ktoś coś odnotowuje, coś zauważa. No to właściwie się to kwestionuje, albo właśnie sugeruje się, że to, to co ty wymyślasz, co to są zabrednie e, i tym podobne. I istnieje kilka, można powiedzieć, takich odmian gaslightingu. E, ja nie będę sobie łamał języka, mówiąc tutaj te, te nazwy po angielsku. Powiem Państwu po polsku, jak można by je przetłumaczyć. Pierwsza, pier, pierwsza odmiana gaslightingu to jest. Odmawianie. No, i na przykład rozpoczyna się jakiś konflikt, czy, czy jakiś spór, czy, czy, czy partnerka bądź partner zgłasza uzasadnione zastrzeżenia. No ale odmawianie polega na tym, że toksyczny partner zaczyna e, sugerować, że, że on nie ma siły już tego słuchać, ile razy można to przerabiać, w ogóle o co tobie chodzi, tobie się już całkiem w głowie pokręciło, ty chyba sama nie wiesz co mówisz, dostałaś jakiegoś obłędu, czy dostałaś, zbzikowałeś, ty w ogóle jakiś jesteś nienormalny chyba, jeżeli ty tak to widzisz, jeżeli ty tak to rozumiesz, ty zejdź na ziemię, w ogóle co ty wymyślasz, tak? czyli takie po prostu... Odmawianie wysłuchania no, no, argumentów ofiary, takie machnięcie na to ręką, czasem to ma bardziej dotkliwą postać, że no coś się dzieje takiego, a dana osoba no podgłaśnia sobie telewizor, bo nie chce tego słuchać, albo wychodzi nagle z pomieszczenia. Także no, faktycznie może to być bardzo przykre. No i wywoływać dyskomfort u osoby, która w pewnym momencie czuje się już na tyle bezradna, że zaczyna tak stopniowo rezygnować z podejmowania trudnych tematów. Tak trochę wycisza się, już zachowuje je dla siebie, a zatem tym bardziej mam marne szanse na to, żeby zmienić swoje położenie i funkcjonowanie związku. Kolejny rodzaj gaslightingu to no, coś, co można by określić jako takie odwracanie kota ogonem, czy też blokowanie. No na przykład mm, ktoś coś zauważa, coś odnotowuje, coś spostrzega, no a, a, a tutaj nagle następuje tak, takie, takie twierdzenie, że właściwie aha, czyli rozmawiałaś już z swoją mamusią. Aha, to już twoi koledzy, twoi, twoi kumple cię już nastawili przeciwko mnie, tak? Aha, to już jak. To, to wszystko jest moja wina. Dobra, ustalmy z góry, że to jest moja wina, tak, oczywiście, jak zwykle. Mhm, jasne. Albo. Orany, Jezu, kto, kto to wymyślił? Gdzie ty to przeczytałaś? Przestań czytać te idiotyczne poradniki. Czyli po prostu no, po, postrzega się rację ofiary jako coś kompletnie od czapy, coś abstrakcyjnego, jakby to był jakiś urojony w ogóle koncept, no, po to, aby potem zmienić temat rozmowy, no i oczywiście poprowadzić ją w sposób korzystny dla człowieka. Który, który właśnie stosuje to odwracanie kota ogonem. Innym przykładem może być taka sytuacja, kiedy no właśnie na przykład rozmowa toczy się na temat seksu, no i chociaż sam sama oprawczyni, tak, toksyczna partnerka zaczęła go traktować trochę jak towar taki przetargowy, że tym bardziej się przymila, im bardziej partner chce robić to, co jest jej na rękę, no to gdy pa, i ona obiecuje, że może coś zrobić, a partner wówczas no, domaga się tak, liczy na to, że no dobrze, no to mieliśmy przecież spędzić miłą wieczór, obiecywałaś, że zrobisz to, co ja tak lubię i że w ogóle no, będzie to tak przy, przyjemny dzisiaj dzień, no i wtedy następuje odwrócenie kota ogonem. Toksyczna partnerka mówi: A, bo Tobie to chodzi tylko, tylko i wyłącznie o ten seks, ty tak naprawdę nie robisz nic z dobrej, dobrej woli, tylko chodzi tylko wyłącznie o to. No, odwracanie kota ogonem polega tu na tym, że właściwie ta toksyczna partnerka no sama właśnie zaczęła stosować jako pewne dobro wymienne no, sw swoją intymność. Czasem może taka osoba zacząć przejawiać taką bierną, pasywną agresję, no i rozpocząć na przykład stosunek czy jakąś aktywność seksualną, ale z wyraźnym taką chłodem, niechęcią, z takim no, wyraźnym dystansem. Tak już od biedy, no niechętnie, jakoś tak mechanicznie to robiąc, tak na siłę i wbrew sobie, żeby już mieć to z głowy. No i to oczywiście osoba, która coś takiego przeżywa, mm, bardzo ją rani. Jeśli chodzi o kolejną odmianę gaslightingu, to jest coś, co można by określić jako kontrowanie czy oskarżenia o to, że ktoś konfabuluje. Nawiasem mówiąc, faktycznie ludzie, gdy jak przypominają sobie pewne sytuacje, to w jakimś stopniu, w jakimś procencie tak troszkę konfabulują, ale nie w takim stopniu, w jakim ma to miejsce, gdy ktoś o to oskarża. To znaczy ktoś na przykład mówi, słuchaj, ale umówiliśmy się na to czy na tamto, a pamiętasz, gdy obiecywałeś mi, że nie będziesz już czegoś robił, no to nagle następuje właśnie kontrowanie. Co ty wymyślasz? Nic takiego nie mówiłem. Na nic się takiego nie umawialiśmy. Ty w ogóle masz jakąś taką no, jakąś poronioną wyobraźnię. O czym ty do mnie mówisz? A, a tak naprawdę to chyba ty to wszystko opowiadasz tutaj, bo, bo ty jesteś jakoś do mnie negatywnie nastawiona. Znowu masz te ciężkie dni? Znowu masz jakieś napięcie? Albo znowu ci coś nie pasuje? Czepiasz się o byle co? tak, no, znowu chcesz sprowokować awanturę i znowu, znowu masz jakieś, znowu będziesz zrzędzić, czy ty nie możesz w końcu się uspokoić, no więc yy, sami Państwo widzicie, że to kontrowanie, no, może mieć taki bardzo przykry charakter, a, no i właściwie też polega na takim swoistym robieniu z kogoś wariata, że ta, że ta osoba jakby, no, po prostu jest oskarżona o to, że ona nieadekwatnie odbiera rzeczywistość, że ona nieadekwatnie ją widzi mm czasem jakby pojawia się też tak, takie jakby pretensje do, do kogoś, że ktoś podjął jakąś aktywność, ktoś coś zrobił no i toksyczny partner mówi, że jak zwykle nie dość dobrze, nie dość dokładnie nie dość precyzyjnie, ty to nawet tego nie potrafisz zrobić no a czasem jest to sugerowanie jakiejś choroby psychicznej u kogoś, że ty to jesteś borderką, ty jesteś borderem ty, 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 ty tak gadasz, bo masz depresję albo jakiś jesteś nienormalny albo jesteś DDA albo coś tam jeszcze innego, no i to, to są właśnie takie no, jazdy w tym wypadku. Kolejny rodzaj gaslightingu polega na zaprzeczaniu. Zaprzeczanie to właściwie no, właściwie takie sugerowanie, czy, czy mówienie wprost, że czegoś ktoś nie zrobił, na coś się ktoś nie pisał, czegoś nie obiecywał, albo że to nie ma głębszego sensu. Na przykład no, ktoś może powiedzieć, że. Mm, Absolutnie nigdy na coś takiego się nie pisałem, nigdy się na to nie umawialiśmy w skrajnej postaci. Ktoś może nawet stwierdzić, że wcale wcale nie obiecywaliśmy sobie wierności do tej pory. No nie mówiliśmy, że będziemy monogamiczną relacją, bo faktycznie często ludzie nie podejmują tego tematu, nawiasem mówiąc, to wychodzi jakby samo z siebie tak się trochę rozumie. Czasem może coś napomkną, ale nie mówią tego wprost. No i właśnie toksyczny partner wszelkie te niedomówienia może wówczas wykorzystywać no, na własną korzyść po to, aby podtrzymywać no, swoje stanowisko, albo się wybronić z pewnych oskarżeń. Yy, no, y, albo po prostu zarzucić komuś, że ktoś reaguje nadmiernie, że to jest jakaś tam błahostka, to jest jakaś tam bzdura, że ty sobie wymyślasz, że tobie to się w ogóle wydaje, że ty nawet yy, nie pojmujesz yy, tych tematów, o których się, na temat których się wypowiadasz, no, i to jest właśnie taki klimat. No nie za ciekawy, jak widzicie państwo. No i wreszcie ostatnia opcja to jest takie trywializowanie czy umniejszanie tego, co, co ktoś robi. To znaczy, no jest jakiś problem. Na przykład ta osoba toksycznego partnera go zgłasza, a toksyczny partner mówi: Że co ty, ty znowu jesteś jakaś przewrażliwiona. Przecież to nic takiego, o takie drobiazgi będziemy się tu awanturować, o to będziemy się kłócić. Przy czym naprawdę te drobiazgi to nie są żadne drobiazgi, czasem to są grube sprawy a kto był tylko tam jakaś nie, niewinny mały flircik z koleżanką, czy tam coś, czy z kolegą flircik, to nic nieznaczące było, chociaż naprawdę było grubo wymiana jakichś erotycznych zdjęć i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj jest pomniejszane to wszystko, trywializowana jakby powaga tej sytuacji, albo no, no w ogóle, no skala tego problemu, czy tej, tego dotkliwego jakiegoś kłopotu, który de facto istnieje, no ale to jest taka tam mała rzecz, więc po co w ogóle się nią przejmować, no więc sami Państwo widzicie, że wszystko to naprawdę bardzo mocno jakby urabia człowieka, no i w rezultacie ta faza mieszania w głowie naprawdę czasami przypomina coś w rodzaju swoistego prania mózgu, no człowiek naprawdę już w pewnym momencie ma taki mętlik w głowie, jest tak pogubiony, zdezorientowany, zwłaszcza jeżeli na przykład ten toksyczny partner go jeszcze tak troszeczkę odizolowywał od otoczenia, tak niechętnie go, mu pozwalał kontaktować się z innymi, czy z krewnymi, czy z przyjaciółmi. No więc taka izolacja, jakby sprzyja temu, że ktoś nie ma za bardzo z kim porozmawiać, skonfrontować własne doświadczenia, no więc zaczyna przyjmować wizję, tą, którą roztacza toksyczny partner, czasem wręcz zaczyna samemu sobie racjonalizować, stawać w obronie toksycznego partnera jeśli miały miejsce jakieś formy przemocy, czy psychicznej, czy fizycznej, no to czasem można by tutaj dostrzec też pewne symptomy syndromu sztokholmskiego, czyli no ofiara właściwie no przed sobą samą i nie tylko przed innymi też zaczyna jakby kryć swego oprawcę, jakby stwarzać dla niego alibi, usprawiedliwiać jego niefajne traktowanie i postępowanie. No ktoś może być już wówczas no tak mocno jakby przesiąknięty jego te, 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 tego toksycznego partnera czy partnerki wizją. Że taka osoba zaczyna właściwie trwać w takiej iluzji i zaprzeczeniu, wciska sama, samemu sobie kit, usprawiedliwia, uzasadnia, no i spostrzega partnera często nieadekwatnie. No i taka osoba może potrzebować bardzo poważnej, specjalistycznej pomocy, żeby z tego wszystkiego się otrząsnąć. No na szczęście nie zawsze jest aż tak dramatycznie i fatalnie, niemniej jednak nie jest to zjawisko rzadkie. Przejdźmy teraz do piątej fazy. Piąta faza, no to właściwie tutaj są zdania podzielone, czy można to uznać za fazę, czy może należałoby to podciągnąć pod coś innego. Ja pozostanę przy tej, tej koncepcji, że to jest jednak os, osobna, odrębna faza, która polega na racjonowaniu miłości. Racjonowanie miłości to jest takie nagradzanie wówczas, gdy ktoś postępuje w ściśle określony, Sposób, który pasuje, odpowiada, jest toksycznemu partnerowi na rękę. Czyli no właśnie ofiara tego te, te, te toksycznej partnerki może liczyć na wspaniałomyślny gest i możliwość zbliżenia, zaspokojenia swoich uzasadnionych seksualnych potrzeb, jeśli tylko zechce zrobić to, co ona od niego oczekuje. Partnerka też jest skłonna coś zrobić. No jeżeli toksyczny partner odwrotnie, tak? Jeśli partnerka coś zrobi, to toksyczny partner myśli jakoś ustosunkuje się do jej próśb, przynajmniej na pewien czas. No więc tutaj no następuje taki, taki, taka metoda, można powiedzieć, kija i marchewki. Jeżeli z kolei ten ofiara niespecjalnie chce się podporządkowywać, no to jest jakoś surowo karana, albo nawet nie tak bardzo surowo, bo dotkliwą karą potrafi też być brak nagrody. No więc. Ktoś tutaj może też stosować różne formy przemocy psychicznej, takie cichy dni, odwracanie, odsuwanie się, czy jakiejś agresji pośredniej, obmawianie kogoś za plecami, przedstawianie kogoś jako, jako z, mającego złą wolę, no, na przykład wśród członków rodziny, no, tak, robienie komuś takiej opinii, że, że on nie jest zaangażowany dostatecznie w związek, że on jest nieodpowiedzialny, że on jest infantylny, albo że ona właściwie. Chyba nie dość mocno kocha, że jej chyba nie zależy wystarczająco, bo gdyby tak było, to by bardziej się starała w związku. Wpaja się też komuś, że no jeżeli będzie postępował zgodnie z pewnymi zasadami, czyli wyświadczał różne przysługi, spełniał życzenia, czy wręcz odgadywał życzenia toksycznego partnera bądź toksycznej partnerki, no to dopiero wówczas zasłuży na miano osoby godnej miłości, bo to też to racjonowanie polega na tym, że ono ma taki trochę charakter symboliczny, że zasłużysz, będziesz godny tego, aby cię kochać, aby być ze mną, no wtedy, jeżeli będziesz działał jak w zegargu i robił to, co ci każę, to, o co cię proszę i funkcjonował dokładnie tak, jak ja bym sobie tego życzył, czy tego sobie życzyła, czy, czy też czasem tutaj na tym etapie właśnie w wyniku tego dozowania szczęścia komuś, jak takiego narkotyku, no to ta osoba w takim mamoku trochę będąc na głodzie, no, ma taką tendencję do podejmowania decyzji dla, dla niego szkodliwych, więc ofiara czasem podpisuje no, nieodpowiednie dokumenty, jakoś tam skłonna podżarować jakiś kredyt albo pożyczyć jakąś dużą kwotę pieniędzy, tak nie podpisując żadnej umowy, no a ewentualnie podejmować jeszcze inne szkodliwe dla siebie czynności, ponieważ te toksyczne związki to czasem są małżeństwa, więc i w tych małżeństwach dzieją się różne sprawy, jakieś takie niefajne historie, ktoś ma jakiś niezbity dowód na to, że, że toksyczny partner postąpił niewłaściwie, ale w geście dobrej woli pojednawczo decyduje się ten dowód na przykład zniszczyć, go skasować, go usunąć, jakoś się tego dowodu pozbyć. Albo w geście pojednawczym decyduje się na przykład przepisać jakieś składniki swojego majątku, lub wciągnąć do swojej firmy, właśnie jakąś osobę krewną toksycznego partnera, co, co może się też fatalnie zakończyć, no więc tutaj scenariusze są bardzo różne, nie będę tutaj jakoś ich jeszcze bardziej rozwlekle opisywał, ponieważ no, chciałbym, żebyście Państwo uwierzyli mi na słowo, że to włosy się potrafią jeżyć na głowie, gdy tego rodzaju historie się słyszy. No i wreszcie następuje faza szósta, ona faktycznie ma tendencję do tego, aby gdzieś na końcu najczęściej się pojawiać, choć nie jest to wbrew pozorom regułą. Ta faza szósta to jest zmiana żywiciela. Jak każdy pasożyt, może sam zrezygnować, toksyczny partner, z obcowania z daną osobą, jeśli nadarzy się sposobność na to, aby przejść na innego żywiciela, aby po prostu czerpać z kogoś innego. Ktoś może jest pod jakimś względem lepszy, bardziej się nadaje, albo po prostu jest mniej wyeksploatowany, wyczerpany. No i właśnie dlatego osoba z takim pasożytniczym, roszczeniowym podejściem, skłonna jest zmienić partnera czy partnera. I przejść na kogoś innego. Rzadko odbywa się to w taki sposób, że toksyczny partner zrywa, kończy znajomość, dopiero przechodzi na kogoś. Najczęściej no, przed rozstaniem już mają miejsce jakieś romanse, ona sobie taka toksyczna osoba już szykuje grunt, tak już swoją sieć kontaktów, już rozprzestrzenia. Oczywiście wówczas zdarzają się niejednokrotnie zdrady różne, no takie niefajne historie, jakieś romansiki, jakieś flirciki. ...jakieś uwodzenie tam kogoś, no bo ta osoba chce mieć już taki most, po którym przejdzie z jednej relacji na drugą, więc siebie w tej drugiej relacji przedstawia jako ofiarę, nieszczęśliwą żonę, nieszczęśliwego męża, kogoś w związku z kimś, kto jest taki bardzo niedobry, taki zły, no więc no, szuka kogoś, kto rzeczywiście naprawdę ją obdarzy, czy ją, czy jego miłością, bo, bo ten związek, w którym ta osoba jest, ta, to, ta, toksyczna, ta toksyczna osoba... To jest taki pusty. No i, no i właśnie tak, tak zmylając przeciwnika, robiąc grę pozorów w nowym związku, tak? bo to jest równolegle, tak, faza gry pozorów już w nowej relacji jest, a w tej poprzedniej no to już jest właśnie zmienianie żywiciela. Stopniowo jakoś takie odsuwanie, czy, czy przy, przygotowywanie do tego, aby zabrać komuś jak najwięcej, bo to czasem jest rozciągnięta ta faza w czasie na miesiące, a niekiedy i nawet parę lat, to jest bardzo takie staranne przygotowywanie sobie gruntu do odejścia no po to, aby odejść no nie z gołymi rękoma, tylko właśnie czy jakoś czeka, czegoś pozbawiając albo no, oszukując jakoś czy manewrowując w pewne historie czy rzeczy, żeby no, ofiara toksycznego partnera broń Boże nie była w stanie z kolei jemu nic zabrać, nic odebrać, chociaż miałoby mu się tej osobie to należeć. No więc rozmaite są podejmowane działania, żeby to przeskakiwanie z jednego żywiciela na drugiego żywiciela było jak najbardziej opłacalne i korzystne. Przy czym, jeśli chodzi o fazę zmiany żywiciela, to nie zawsze jest faza zwieńczona odejściem od ofiary. Czasem nie jest to wymiana w sensie takim dosłownym, że jeden żywiciel zostaje zastąpiony innym. Niejednokrotnie w tej fazie to jest tak, że toksyczny partner ma wiele równoległych znajomości i z każdej sobie coś czerpie. Z każdej coś wykorzystuje, on bardzo sprytnie tym zarządza, więc może mieć kilka równoległych, romantycznych związków, mamić te osoby tam, no, robić to wszystko, co w poprzedniej relacji, całe wszystkie te fazy uskuteczniać. Więc nie zawsze jest porzucany żywiciel, czasem jest on trzymany tak na głodzie, już tak ledwo, ledwo, co mu się daje. Hoduje się jak taki kwiatek w doniczce, od czasu do czasu go podlewając, żeby on tam nie zwiętuł. A, ale jak już w miarę się trzyma, no to znowu zaczyna się toksyczny partner zaczyna hasać gdzie indziej, zajmować się innymi sprawami. Gdy kwiatuszek znowu zaczyna więdnąć, chociaż już kwiatuszek przeżył niezłe pranie mózgu, więc jest skłonny i tak samemu sobie bronić i usprawiedliwiać i racjonalizować postępowanie toksycznego partnera, no to wtedy wspaniałomyślnie toksyczny partner znowu tak podlewa ten kwiatuszek, e, tak można powiedzieć, że bombarduje znowu jakoś miłością, czy prosi o przebaczenie, na kolanach tam przychodzi do partnera czy partnerki błago, litość itd. i tym podobne, no i kwiatuszek znowu się godzi trwać w tej doniczce i tak ten cykl może powtarzać i może trwać bardzo długo no czasem kwiatuszki na szczęście się buntują i okazują się kaktusami, które sobie hodują porządne kły, znaczy się kolce no ale nierzadko tak nie jest i dopóki bateria nie zostanie porzucona to da bateria niestety daje się e, no, eksploatować, co jest bardzo przykre, no ale niestety tak właśnie się zdarza. No i szanowni państwo, jeśli chodzi o fazy toksycznego związku, to by było na tyle. Mam wrażenie, że omówiłem je aż nad wyraz szczegółowo. No więc teraz już przejdźmy do części drugiej tego filmu. W której chcę opowiedzieć Państwu o tak zwanych czynnikach podatności, czyli takich kwestiach, które czynią człowieka podatnym na zranienie, na oddziaływania toksycznego partnera, w ogóle na wiązanie się z toksycznymi partnerami. Bo się ich trochę tak przyciąga, jest się takim trochę magnesem na ludzi, którzy mają tego rodzaju zapędy i takie podejście roszczeniowe, no, polegające na tym, że chce się kogoś jakoś użyć, wykorzystać, urobić, ułożyć po swojemu, wytresować i trzymać w doniczce. No to właśnie, jeśli chodzi o te czynniki, to ja bym tutaj powiedział o czterech. One nie są. One nie są taką listą, która jest wyczerpana, nie jest to lista zamknięta, można by tu mówić jeszcze więcej ale myślę sobie, że na potrzeby tego filmu o czterech wystarczająco byłoby tutaj powiedzieć. No więc pierwszy z tych czynników to jest niskie poczucie własnej wartości. Zła samoocena. Jeżeli ktoś no nie myśli o sobie zbyt dobrze, to jest skłonny dać się właśnie tak traktować jak wycieraczka, nie dba o swoje granice, ma trudności z asertywnością, nie troszczy się o swoje prawa, no więc tym bardziej przyciąga do siebie ludzi do Swojego otoczenia, którzy no, najchętniej weszliby komuś na głowę, kimś sterowali, wykorzystywali ten brak pewności siebie tej osoby, brak świadomości wartości, jakie ta osoba ma tak naprawdę. Czasem osoby z niskim poczuciem własnej wartości nawet nie do końca wiedzą, czego potrzebują, czego by chciały. No więc tym łatwiej jest niestety tym ludziom pewne rzeczy narzucić. Na no, toksyczny partner bardzo chętnie to robi. Na temat niskiego poczucia własnej wartości nagrałem co najmniej jeden obszerny materiał, także znajdziecie go Państwo na tym kanale. Kolejny czynnik podatności to jest brak wzorców dobrych, ze względu na to, że w dzieciństwie dużo niefajnych rzeczy się działo. Albo wręcz złe wzorce, a niekiedy jedno i drugie. Może zabraknąć dobrych, i na domiar złego być, mogą się pojawić jeszcze wzorce, które są no, dysfunkcyjne w jakimś stopniu. No i jeżeli ktoś, no właśnie, w ten sposób funkcjonuje, no to tym bardziej skłonny jest trwać w toksycznej relacji, uznając ten porządek, który w niej obowiązuje, za, za normalny, że to tak jest. Bo. Właściwie nigdy nie miał okazji zobaczyć, jak wygląda normalna relacja, zdrowa, spełniająca swoje funkcje relacja, nie jakaś patologiczna. No to za bardzo właściwie nie jest w stanie zmierzyć tego, sprawdzić, zweryfikować, czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe. No więc przyjmuje na wiarę, że właściwie to chyba tak wygląda. Zwłaszcza jeżeli partner toksyczny z tak ogromną dozą pewności siebie arbitralnie stwierdza, że wszystko jest okej. Okay. To tak ma być, to tak działa, to tak wygląda. Guć się na to, akceptuj to. No i tyle. Na przykład ten problem braku wzorców dobrych czy, czy, czy nadmiar złych wzorców może wynikać z tego, że ktoś zmaga się z tak zwanym, podkreślam, tak zwanym syndromem DDA, czyli syndromem dorosłego dziecka alkoholika. Mówię o tym, że to jest tak zwane, ponieważ to nie jest jednostka chorobowa. To jest pewna metafora opisująca grupę problemów, które niejednokrotnie występują i podzielają właśnie no, osoby, które w dzieciństwie żyły w rodzinie dotkniętej przez problem choroby alkoholowej. Trzeci czynnik podatności to jest historia rozmaitych nadużyć. Te nadużycia mogą mieć najrozmaitszy charakter niestosowne zachowania kogoś z przeszłości, czy rodzica, czy krewnego, czy nauczyciela, ale mogą to być nie tylko nadużycia jakieś seksualne, czy pewien rodzaj molestowania, które zostawiają takie doświadczenie, na pewien rodzaj jakby takiego śladu emocjonalnego, który później w przyszłości może się odtwarzać, i taka osoba znowu będzie jakby być w relacji z kimś, kto w pewnym sensie choćby jakoś. Symbolicznie, no, znowu podobne doświadczenia dozuje człowiekowi, który przeszedł tu taką historię. Te nadużycia mogą mieć też charakter zaniechań, że dziecko było zaniedbywane, jakoś opuszczone, nieobdarzane miłością, albo na przykład rodzic miał za złe temu dziecku, że ono przyszło na świat. Czasem matki przechodzą bardzo trudny, mm, trudne macie, nie macierzyństwo, tylko. Ten okres porodu jest dla nich bardzo trudny, ciąża jest dla nich koszmarna, bo muszą leżeć, znoszą katusze. No czasem tak się zdarza. Niektóre matki też dochodzą do wniosku, że właśnie wolałyby nie mieć dziecka, no ale nie decydują się na przeprowadzenie zabiegu, ale później swoją całą złość, żal, pretensje o to, że ich życie się zmieniło, przelewają na to dziecko. No, i w rezultacie no, taka osoba no, zaczyna doświadczać różnych zaniechań, gorszego traktowania, czy, czy na przykład matka jest skłonna faworyzować inne dziecko zamiast tego. No, więc ktoś ma taką historię, no to tym bardziej może godzić się na życie w relacji, która no, nie jest symetryczna, nie ma w niej równowagi, nie ma harmonii, nie za bardzo potrzeby tej osoby są jakoś uwzględniane, czy, czy wartości tej osoby respektowane. No i Jeżeli ktoś to, to, to dzielnie znosi, no to właściwie tym bardziej jest podatny na to, że ta sytuacja będzie w jego życiu się utrzymywać, albo że raz za razem ustawicznie ta osoba będzie wchodzić w kolejne tego rodzaju znajomości. I czwarty czynnik, czynnik podatności, o którym chcę tu powiedzieć, to jest coś, co ja bym określił jako Miłosny matryks. Jest bardzo wiele rozmaitych takich przekonań, idealistycznych wizji, odrealnionych w ogóle zapatrywań na temat tego, co oznacza miłość. Niektórzy myślą, że miłość to cierpienie, że cierpienie jest czymś, co uszlachetnia, że związek to jest właśnie coś, co, co, co wymaga nieustannego poświęcania się, i tak dalej, i tym podobne, i że trzeba swoje potrzeby daleko na jakimś dalszym miejscu. I że w ogóle właśnie przede wszystkim trzeba się skupiać na tym partnerze czy na partnerce, no i robić wszystko, co się da, aby ratować miłość, niezależnie od wszystkiego, godzić się na traktowanie partnera w imię miłości. No i jeżeli to jest tak wyolbrzymione do karykaturalnych rozmiarów, jeżeli to jest właśnie taki swoisty matrix, z którego człowiekowi trudno się wylogować, bo to jest nawiązanie oczywiście tego filmu science fiction, no to tym bardziej taka osoba skłonna, jest wchodzić w związki, które tak z pozoru, może te przekonania jakby potwierdzają, albo właśnie niestety je tak dosłownie potwierdzają, to zależy. Tak? Na etapie gry pozorów to może być różnie. No ale no, w każdym razie taka osoba jest tym bardziej skłonna poświęcać się, wchodzi w jakąś rolę rycerza, który wynosi na piedestał swoją partnerkę, a ona go potem traktuje jak chłopca na posyłki, szofera, czy jakiś podnóżek, czy bankomat. Kobiety też mogą wchodzić w tę rolę jakby na czworaka, w znajomość. No, i jeżeli partner z kolei jest na piedestale, no to one robią wszystko i pracują na cały etat, a może i same w pojedynkę utrzymują rodzinę, pełnią rolę gosposi, kucharki, pokojówki, nie wiem, opieki do dzieci i tam jeszcze same jadą wymienić olej w samochodzie i tak dalej, i tym podobne. Na dodatek wyręczają swojego partnera, no bo on jest taki biedny, chory czy coś, nie wiem, albo po prostu znowu zapił, albo wspaniało wspaniałomyślnie akceptują fakt, że partner no, jest uzależniony od hazardu, Ewentualnie przejawia jakieś inne niefajne, szkodliwe zachowania. No więc to tak czy owak w wyniku tych różnych takich przejaskrawionych, wyolbrzymionych do, 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 do rozmiarów absurdu i wyznawanych dogmatycznie w sposób bezkrytyczny pewnych przeświadczeń o tym, co to znaczy miłość, na czym miłość polega, i miłość do czego się sprowadza, i co należy robić w imię miłości. No człowiek tym samym jest bardziej zagrożony właśnie toksycznymi związkami, które często polegają na tym, że toksyczny partner mocno żeruje na tych wszystkich takich przekonaniach, podsyca je często jeszcze bardziej. Sam trochę tak teatralnie je czasem na wyrost przedstawia, po to, aby właśnie pokazać, że, że, że tym tropem należałoby podążać. No i skutki później ostatecznie bywają niezaciekawe. No dobrze, szanowni państwo, z mojej strony na ten temat to byłoby tyle. W ramach swoistych ogłoszeń parafialnych na samym końcu chciałbym jeszcze serdecznie podziękować pierwszym, pierwszym patronom, mecenasom tego kanału, którzy zdecydowali się na jego wsparcie. Bardzo dziękuję. Pierwsze koty za płoty. Jestem za to wdzięczny. To, to fajnie, że ktoś postanawia właśnie no, sprzyjać rozwojowi te, te, tego kanału na YouTube. No i co, z mojej strony to tyle, mówił dla Państwa Rafał Olszak, Wasz psycholog, swój chłop.